Jak zwykle o poranku jedziemy nad warownie naddunajeckie. Dowiecie się, w którym zamku nawet jest lądowisko dla helikopterów, jakiś szkielet przykuty do skały, dlaczego i wiele jeszcze innych. Zostańcie ze mną do końca tego vloga. Dziękuję moim mecenasom Ingrid Kern, Łukasz Zmarzły, Krzysztof Krzysztof. Jak widzicie, super pogoda. Dzięki za subskrypcję, polecenia kanału i lecimy! Dzisiaj zwiedzamy zamek Tropsztyn, potem jedziemy do zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie, potem jeszcze do pustyni świętego Świerada, nie mylić ze Świdrem, potem przejeżdżamy już do ruin zamku w Czchowie, Doliną Dunajca i na końcu zamek Melsztyn i jeszcze pod Tarnowiem się pojawimy, to już ostatni zameczek, także sporo dzisiaj zamków nad Dunajcem. Po 1,5 godziny jazdy jesteśmy już nad Dunajcem. Teraz zapraszam na zwiedzanie zamku Tropsztyn, czyli na zakręcie, po grecku trope to zakręt. Wspaniale zrekonstruowany zamek w 1995 roku. Tu proszę, dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, siedzi sobie w postaci rzeźby. Niesamowite miejsce. Wiele lat zajęło odtwarzanie pierwszych ruin zamku Tropsztyn. A tu mamy miejsce pozytywnego promieniowania energetycznego. Ten zamek miał założyć rabuś z Nadrenii, który uciekał przed karą śmierci ze strony cesarza niemieckiego. A tu kibelek zewnętrzny, aż się może w głowie zakręcić, jak popatrzymy w dół. A tam tak zwana nocna ziemia, wykorzystywano jako nawóz, jako... To papieru toaletowego używano patyka z gąbką wielorazowego użytku. I widok na Dolinę Dunajca. Piękny z tego kibla. Aż trudno uwierzyć, że na szczycie tej baszty jest lądowisko dla helikopterów. A tu lądują helikoptery. A teraz horror. Wyłącz. Wchodzimy teraz do lochów. Wow, chyba się posita. Zadyna, Turowicz, Miłosz, Herbert. Tadeusz Mazowiecki. Ideą jest, aby zamek był praktycznie niezniszczalny. To jedyny warunek postawiony konstruktorom, projektantom. Stąd na zamku nie ma elementów drewnianych, a jedynie kamień, żelbet, beton i stal. W XVII wieku zamek został spalony, a więc historia, aby się nie powtórzyła, w zamku nie będzie znajdować się nic łatwopalnego. Tu brama pierwotna i dawny zarys ruin, które zostały wskrzeszone w górę. A tu odcisk czarciej ręki. Tu możemy się poczuć jak dawni przybysze, którzy od strony Dunajca zobaczyli na stromej skale piaskowcowej zamek Tropsztyn. I już powolutku mówimy mu bye bye. A to chyba tak pić na wodę, tam belka przystawiona. Grupka PTTK wraca do autokaru i na zakręcie Tropsztyn, czyli skała na zakręcie. Tak, to dyżynko. Romantyczne ruiny zamku Zawiszy Czarnego. Potem Jan Amor Tarnowski posiada ten zamek w formie właśnie romantycznych ruin, obecnie potem całkowicie spalony. Widoczek już na jezioro Rożnowskie.
A tu? Tak, tak. A tu zamek dolny. Idziemy do Beluardu. Jesteśmy w tym Beluardzie. Akustyka niesamowita, można nawet śpiewać, ale strasznie zaniedbane, śmieci. Także to jest taka... Hop, hop. Czy są tu demony? Wow. Nawet podejście, możesz zobaczyć do bramy od drugiej strony. Tak, 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 jest połączenie, świetnie, także... Tak, tak. Całe przejście, dolny zamek. Szkoda, że tak zaniedbany. Niezłe odkrycie dolnego zamku w Rożnowie z Beluardzikiem. I tutaj widzimy rycerza trzymającego głowę Turka. Pierwszy Beluard w Polsce służył jako gorzelnia, zbór ewangelicki, a nawet ludwisarnia do odlewu dzwonów. Taki romantyczny zakątek. Fajnie. No i jedziemy dalej. A tu źródło świętego Świerada, pierwszego misjonarza Polski, który pojechał z misją do Nitry, wtedy to górne Węgry. Nawet po dziś dzień Nitra pamięta o tym misjonarzu i tutaj mają kontakty z miejscowością Tropie. Czyli znowu był Tropsztajn, teraz Tropie. I idziemy do pustelni. No i pustynia świętego Świerada. Miał być takim męczennikiem, że miał pas, znaleziono jego ciało z pasem wrośniętym w skórę. Więc po prostu... Umartwiał się, zakładał włosienicę, a bądź nawet żelazną taką koszulę umartwianą. No i właśnie ta pustelnia, mroczne miejsce. To jest ta pustelnia. A tu ten kościółek Świerada, liczący prawie 1000 lat, zborem ariańskim. I widoczek na Dolinę Dunajca w tle. Zamek w Pstynie. Wspinaliśmy się tam na wieżę. O, właśnie. Niesamowity upał. Plus 30 stopni. Chciałoby się tu zostać na wieczność, ale musimy w dalszą drogę do Czchowa. Mówią, że to na Putina działo. Czchów. I tu Baszta Czchowska. Dążon. Czy ten most zwodzony się zawali? Zobaczymy. Jak to w zamku, zaraz się zakręcę, 105 schodów do góry. Oh. 38 rok, szkoła podstawowa w Czchowie. Widok na Dunajec. To w tą stronę Tarnów. Za mną miasteczko Czchów. Czchów, słowo pochodzi od słowa ćkać, czyli jeść łapczywie. 2200 mieszkańców odzyskał na nowo prawa miejskie, a tu szkoła podstawowa pamiętająca jeszcze czasy Mościckiego. Zamek Melczny zamknięty, ale wchodzimy. No i Baszta Scypmirów, zamek prywatny, rycerski przebudowie. A tu odkryliśmy taką starą chałupkę, której już może nie być w przyszłym roku. Także szukajcie takich miejsc. Zameczek w Melsztynie był zniszczony w czasie Konfederacji Barskiej, a potem Karol Landskoroński jeszcze stara się uratować tą część, stawia altanę tuż przy samym zamku. I teraz już w kierunku Tarnowa. I ostatnia perełka na trasie zwiedzania, zamek w Dębnie tutaj na trasie Tarnowskiej, niezniszczony w czasie II wojny światowej, wspaniałe wnętrza, za chwileczkę wchodzimy do nich, zapraszam Was serdecznie, dzięki oczywiście za subskrypcję, polecenia kanału, wsparcie Ingrid Kern, Łukasz Zmarzły i Krzysztof Krzysztof, także do tej XIV-wiecznej były wchodzimy za chwileczkę. Tu płynęła kiedyś woda, to jest fosa i zamek w Dębnie. Zamek nieprzyjazny pieskom. I wchodzimy do zamku. Fosa. Kaczka. Mieszano z terpety, no dłuższym zwierzęcem, jak się też przyczynę ludzkim. Wówczas tuż ludzkiego rozwinął katów, więc
takie coś bardzo dziwne. Ciekawe jest kontrolowane, niosą dwie oczy, ale podchodzą do niej. Gdy tam się załamuje podłoga, one, te kołatki, które otwierają z szuflady, wydają dźwięk klekotania właśnie tych żurawi, czy też czapy różnie. A to szatnia i porcelana miśnieńska, 500 rodzajów ptaków na każdej porcelanie inne. Gobelin, alegoria słuchu, alegoria wzroku, a tu biała dama, jaka ta równa córka nie chciała wyjść za znacznie starszego kandydata i została żywcem zamurowana w wieży. Potem po rozbiórce wieży znaleziono złoty warkocz i dzisiaj się odbywa turniej o złoty warkocz Tarłównej. Można zauważyć, że na ten wypoczek jest też odnośny w zakresie zakupu, na jego odrzewo, ale także też szkicach, które ma w swojej sprawie umieszczone. Natomiast ten okunami tutaj, to już jest 16 wiek, troszkę później, najprawdopodobniej znajduje się na całość tego pomieszczenia. A to Żygulec. I zameczek Dębnie odwiedził też Balasi, twórca języka węgierskiego. Pogalak, Węgier, dwa bratanki. A teraz jak powstał herb Odrowąż? Założyciel rodu, rycerz wywodzący się z Moraw, został wezwany na pojedynek. Podczas walki strzał z łuku obciął swojemu przeciwnikowi oba wąsy. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał jako godło strzałę z wąsami. Herb ten nazywano początkowo Odrzywąsem, a potem Odrowążem. Zapraszam do Krakowa, do zwiedzania Starego Miasta. Tam opowiem więcej o Iwo Odrowążu i o Dominikanach. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach na kanale Tom Guide Kraków.